Otóż jak sobie oglądam 23 poprzednie odcinki Kunda Przydrożnego, to mam wrażenie, że wszystkie odcinki łączy jedna wspólna cecha. Mianowicie prawie w każdym odcinku jest jakiś błąd. Albo coś mi się pomyli, w sensie pomylą mi się rozdziały, albo księgi, albo jakieś osoby z Pisma Świętego, albo gadam jakieś wątpliwe teologiczne prawdy, albo coś się popsuje po prostu w montażowni, albo nie ma dźwięku, albo coś się nie nagrało, albo coś nie wychodzi. Generalnie każdy kundel ma jakiś defekt. I tak sobie pomyślałem, że to w ogóle fantastycznie, że kundel przydrożny, zwykły kundel, jest kundlem z defektem, że zasadniczo prawie cały czas coś nie wychodzi. Jako że jest to pierwszy odcinek o błędach pana Szustaka, warto najpierw zwrócić uwagę na to, jaka jest apoteoza jego pracy. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, świadczy o jednym. To jest jakaś ruska robota. Zazwyczaj wszyscy dążą do tego, żeby pracę wykonywać jak najlepiej. A tutaj no mamy bardzo ciekawy przykład tego, że nieważne jak jest, ważne, że do przodu. Takie określenia, że te błędy teologiczne, które są popełniane, przyjmowane tak lekko, no to to jest zdumiewające. Bo jeżeli na przykład budowniczy domu nie postawiłby fundamentów pod budowany dom, no to ten dom się zawali. Jeżeli szkutnik nie postawi stępki w budowanym statku, no to ten statek zatonie. A pan Szustak właśnie w taki sposób buduje swoją teologię. No to co to ma przyjść? Jakie to ma owoce przynieść? Jeżeli wpuści w umysły i serca ludzi, którzy go słuchają, prawdę razem z błędami i byle jakością. To nie dotrwa do końca ani na zdrowym fundamencie, ani na zdrowej stępce, tylko po prostu się rozpłynie i ci ludzie znajdą się w końcu w jakim miejscu. Kiedy Pan Jezus mówi, że będzie musiał zginąć i będzie musiał umrzeć i będą go katować, to Piotr mówi, że Panie, to na Ciebie nigdy nie przyjdzie. I wtedy na tą pomyłkę Pan Jezus reaguje bardzo ostro. Mówi, że Piotr ma od Niego odejść, a wręcz mówi, idź precz szatanie. I chciałbym dzisiaj właśnie o tym momencie, bo bardzo możliwe, że tak się czujemy, kiedy popełniamy jakiś błąd, kiedy w życiu nam coś nie wychodzi, kiedy po prostu robimy wtopę za wtopą, że Bóg mógłby nam coś takiego powiedzieć. W takim razie odejdź ode mnie, albo wręcz idź precz, szatanie. Jak się okazuje, tak nie jest z tego prostego powodu, że nam zupełnie bez sensu przetłumaczono ten fragment. Pan Jezus tam wcale nie mówi do Piotra, idź precz, tylko mówi, stań za mną. Albo nawet inaczej można by przetłumaczyć, że mówi, chodź za mną. Otóż tak, Pan Jezus go karci i mówi, Piotr, nie wyrywaj się przede mnie. Nie idź przede mną i nie mów mi, gdzie mam iść. Ale bardzo Cię proszę, żebyś chodził za mną, a to znaczy, żebyś był blisko mnie. Żebyś nieustannie był moim towarzyszem. Mam wrażenie, że mu tam Pan Jezus powtarza po raz już tam któryś z kolei, po prostu pójdź za mną, jakby go po raz kolejny powołał. Co Wy znowu gadacie, Szustak? Tłumaczenie jest dobre co do sensu. Po grecku to będzie hypage opisu mou satana, a na przykład po angielsku get behind me, satan. To znaczy, szatanie, zjeżdżaj do tyłu. I tyle. Jakbyś się zapytał angielskich egzorcystów, to by ci opowiedzieli, jak powinieneś to rozumieć. Prosta sprawa. To nie jest żadne powołanie świętego Piotra. Nie wciskaj ludziom takich głupot. Tylko to jest największy moment, w którym Piotr po prostu sprzeniewierzył się właśnie swojej drodze. Chciał Pana Jezusa cukierkowego. Nie ma krzyża. Panie Jezu, my Cię tu będziemy pilnowali i Ty normalnie będziesz sobie chodził i żył i będziemy mieli jak u Pana Boga za piecem. Nie o to chodziło. I dlatego Pan Jezus dał tą szansę Piotrowi, żeby go zganić, wręcz po prostu porównać go z szatanem, czyli jakby powiedzmy nawet piekłem zagrozić, że sprzeniewierzył się swojej drodze. I to o to chodziło.
Judasz, o którym będziemy mówili w późniejszych odcinkach tego serialu twoich Andronów, nie miał tej szansy. On szedł po prostu od razu na zwarcie z piekłem. I tam już było takie dosłowne po prostu spotkanie. Pan Jezus cały czas go z kolei ostrzegał, a Judasz wszedł w piekło. Święty Piotr dostał, jak to się mówi, na próbę, na posmakowanie, jak to może być. Tutaj. I to dokładnie o to chodzi. Wynoś się za mnie. Nie idziesz moją drogą. Zejdź mi z oczu. Także to nie jest żadne powołanie. Szóstak, znowuż ludziom opowiadasz głupoty. A jak to powinno wyglądać? O co w tym chodzi? No to znowuż w paru prostych filmowych przykładach. Get up. Rozumiesz teraz, o co chodziło, Szóstak? Gdyby Pan Jezus posłuchał tej tak zwanej porady świętego Piotra, to po prostu nie byłoby zbawienia. Bo Piotr, podobnie jak ty w swoim nauczaniu, zaproponował w tym momencie miękką drogę. Czyli no, Ewangelia dla radosnych i miłych i sympatycznych. No ale nie wtedy by nie było krzyża i by nie było zbawienia ludzkości. Czyli praktycznie Piotr działał jak diabeł. Nawet nie musiał być przez niego kuszony, tylko po prostu działał w tym momencie jak diabeł. I Pan Jezus w takim stanie nie mógł go powołać. Zresztą, żeby ci to jeszcze bardziej unaocznić, przeczytamy fragmencik z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 8, zaczynając od 33 wersetu, czyli od tej sytuacji. Lecz on odwrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. No i teraz co dalej jest? To, bo to nie jest koniec tej sceny, Szóstak. Pan Jezus dalej wobec wszystkich podaje bowiem warunki prawidłowego naśladowania siebie. Czyli żeby za nim iść, to trzeba spełnić o właśnie to. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je.